Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam was zaprosić na makijażowy filmik i jak widzicie makijaż już jest gotowy i to nie jest dzienniaczek, to nie jest lekki, subtelny makijaż, no nie. To jest wieczorowy makijaż, powiedziałabym idący w smoky eyes, więc jeżeli lubicie takie klimaty, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, bo dzisiaj użyłam nowej paletki. Ja jeszcze jej nie używałam, w sensie to był pierwszy makijaż, który wykonałam paletą Zoewy. Przypomniałam sobie, jak fajnie się pracowało cieniami Zoewa. Zapomniałam trochę o tej marce, muszę odgrzebać moje palety, bo to są naprawdę dobre cienie. A cienie, które dzisiaj użyłam, to są cienie, które według mnie są idealne do makijaży wieczorowych, właśnie takich cięższych. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż krok po kroku, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, oglądajcie. A jeżeli makijaż i cały film wam się spodoba, to zostawcie mi kciuka do góry. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Ściskam was ciepło. No to zaczynamy. Tak się prezentuje paleta na pierwszy rzut oka. Pierwszy cień, który użyjemy, to oczywiście jasny beż i nakładam go pod łukiem brwiowym, a także w wewnętrznym kąciku, aby odświeżyć spojrzenie. Kolejny cień, który użyję, to jest jasny brąz, ale to nie jest taki typowy kolor, bo on ma w sobie delikatną musztardową poświatę, cień. No, nietypowy, taki powiedziałabym nawet jesienny kolor. Bardzo fajny, ale zaskoczył mnie. Powiem wam szczerze, że to było lekkie zaskoczenie. Teraz łączę beż z brązem i wszystko blenduje. Kolejny cień to ciemny brąz, ale ciepluteńki i nakładam go w wewnętrznym kąciku płaskim pędzelkiem, żeby wklepać, ale od razu delikatnie rozetrzeć granice. Kolejny krok to wewnętrzny kącik i tym samym kolorem maluję. Tworzę takie spotlight, czyli środek powieki mamy pusty, a wewnętrzny i zewnętrzny kącik tym samym kolorem pomalowany. Oczywiście blenduję, bez blendowania żaden makijaż nie wyjdzie tak jak chcemy, także rozcierajmy, blendujmy, a będziemy zadowolone z naszych makijaży. Teraz palcem nałożę cień, który jest w takim kolorze taupe z delikatną srebrno-złotą poświatą. To jest mieszanka i na żywo ten kolor zrobił efekt wow. Niestety kamera tego nie oddała, ale uwierzcie mi, albo po prostu przejdźcie się do Sephory, by pomacać palety Zoewy, by zobaczyć, jaki to jest nietypowy kolorek. Oczywiście wszystko blenduję, łączę, żeby pierwszy brąz, ten musztardowy, ładnie współgrał, żeby było wszystko pięknie. Teraz sięgam po srebrny kolor, taki srebrno-szary i nakładam w wewnętrznym kąciku, aby rozświetlić spojrzenie. Kolejny krok to oczywiście namalowanie kreski i tutaj eyeliner z Kat Von D, Tattoo Liner i rzeźbienie idealnej kreski. Ja wiem, kreska nie jest łatwą sprawą, ale uwierzcie mi, jak będziecie ćwiczyły, to prędzej czy później zacznie wam wychodzić. Mi do tej pory zdarza się, że nie wychodzą kreski i czasem jest tak, że chcę zrobić idealną, cieniuteńką kreskę i nie wychodzi. Teraz tuszuję rzęsy, Benefit Roller Lash, a następnie korektor z NYXa Can't Stop Won't Stop, nakładam go pod okiem i nie tylko, bo trochę na czoło, trochę na brodę, ogólnie robię taką indiańską twarz z siebie, żeby to wszystko ładnie rozświetlić i wyrównać koloryt skóry tak optycznie. Nie nakładam korektora na całą twarz, bo to nie jest podkład, bo na całej twarzy będzie całkowicie inny, bardzo przyjazny, taki leciutki produkt, no ale przy takim makijażu musimy mieć wyrównany koloryt pod oczami, bo wtedy makijaż jest taki świeży, lekki, fajny.
Teraz używam pudru. Pudru, który jest jednocześnie bazą pod resztę makijażu. Fajnie utrwala makijaż. Ogólnie bardzo dobry produkt, sporo bio, przyjazny. No, świetny jest, naprawdę rewelacja. Kolejny krok to podkład w kamieniu, również z marki Puro Bio. Jeden z moich ulubionych produktów na co dzień, bez efektu maski. Dalej bronzer, zaznaczam policzki, nie konturuję jakoś niesamowicie mocno, po prostu chcę delikatnie podkreślić policzki, żeby ładnie wszystko pasowało do górnej powieki, ogólnie żeby ten makijaż miał taką całość. Rozświetlacz i uwaga, nakładam go pędzelkiem, którym rozcierałam korektor. Dlaczego? Bo on jest delikatnie wilgotny, więc rozświetlacz się bardziej przylepił i piękniej oddał na policzku. Kolejna sprawa to oczywiście usta. I tutaj moja ulubiona szminka z Nabli. Jak widzicie, najpierw trochę nakładam, potem rozcieram, żeby był bardzo naturalny, fajny efekt. Dolna powieka, musimy ją podkreślić. Ja wiem o tym, że lubicie, jak podkreślam dolną powiekę, choć przyznam się Wam szczerze, że ja nie przepadam. No i tutaj nałożyłam ciemny brąz, ten ciepły, który mam również na górnej powiece i na to wszystko nakładam trochę różowego koloru, w zasadzie na środek dolnej powieki, żeby ocieplić i wprowadzić jakiś fajny kolorek do tego makijażu. Oczywiście wszystko rozcieram, żeby miało spójny efekt i żeby fajnie się prezentowało. No i na sam koniec, na linię wodną nakładam kredkę. Nie pamiętam, czy to była czarna, czy brązowa kredka. Każda będzie tutaj wyglądała bardzo, bardzo dobrze. No i tak się prezentuje zakończony, gotowy makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. No i mam nadzieję, że napiszecie mi, czy lubicie palety z Zoewy, czy też nie. Ja uważam, że tyłka nie urywa, ale są to ciekawe cienie, formuły i myślę, że to była taka pierwsza marka godna i warta uwagi. Ściskam się z Wami bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa pa!